Myśmy jakiś czas temu prowadzili badania nad rolą synergii mikroelementów w hamowaniu różnych stadium rozwoju wirusa grypy. Opublikowaliśmy te dane i później zaproszono nas, żeby przedstawić je w innej formie w książce o tytule Globalna walka przeciwko grypie, która i ta książka została opublikowana w tym roku. Badaliśmy wpływ mikroelementów, synergii mikroelementów na główne stadia infekcji wirusa grypy, czyli pierw, kiedy przez zapobieganie wniknięcia wirusa do komórki i do tego wirus używa enzymu, który znajduje się na powierzchni, to są takie jak gdyby pałeczki. Jedną z nich to jest enzym neuraminidaza, która rozpuszcza błonę komórkową i wirus może wejść do środka. To jest infekcyjność. Druga to jest, badaliśmy, czy mikroelementy mogą hamować namnażanie się wirusa w komórkach już, jeżeli ten wirus tam wniknął. I trzeci etap to, czy mikroelementy mogą zapobiec rozsiewowi wirusa w tkance przez hamowanie tych enzymów trawiących kolagen. Czyli jeszcze raz na powtórzenie, badaliśmy aktywność neuraminidazy, która mierzy infekcyjność wirusa, zdolność do infekowania, produkcja specyficznego białka jądrowego, który wskazuje o namnażaniu wirusów i wydzielanie enzymów trawiących tkankę łączną, co mówi nam o potencjale rozsiewu infekcji. Badania wykazały, że sama witamina C powoduje około 20% inhibicję właśnie tego enzymu neuraminidazy, czyli obniża zdolność do infekcji, infektywność wirusa. Natomiast synergia mikroelementów może hamować to w 80%. Wskazuje to, że mikroelementy mogą zmniejszyć infekcyjność wirusa. Mikroelementy również mogą zmniejszyć namnażanie wirusa w komórce, co wykazaliśmy badając produkcję tego antygenu jądrowego NP, czyli również są mikroelementy są skuteczne w drugim stadium infekcji wirusa i również synergia może hamować wydzielanie enzymów trawiących kolagen. Tu są różne typy enzymów i widzicie Państwo, że wszędzie te słupki schodzą w dół, czyli jest zmniejszony rozsiew infekcji. Czyli te wyniki wskazują, że mikroelementy, oprócz tego, co wiedzieliśmy wcześniej, że wpływają pozytywnie na funkcję systemu immunologicznego, również mogą hamować metabolizm wirusów i otwiera to możliwość skutecznej kontroli grypy, ale również innych infekcji wirusowych, gdzie podobne mechanizmy grają rolę. Świńska grypa to wygląda na to, że to nie jest nic innego, tylko to jest inwestycja rynku farmaceutycznego. Rekomenduje się w bardzo prostym systemie Tamiflu, inne leki, co one powodują, działania niepożądane, którego świadkami już jesteśmy, były w Japonii, były również w Anglii. No jak są działania niepożądane, to jest potrzeba na inne leki. W dalszym ciągu te inne leki, jak większość z nich, powodują supresję systemu immunologicznego, więc trzeba przepisywać nowe leki. Wtedy rozwijają się różne infekcje bakteryjne, potrzeba antybiotyków, coraz więcej leków. Czyli w ten sposób jest to prosty mechanizm do zwiększenia wpływów z rozprzestrzeniania się choroby. Oprócz naszych badań nad rolą mikroelementów w grypie, prowadziliśmy badania nad rolą mikroelementów w gruźlicy. Robiliśmy badania kliniczne na 130 pacjentach w największym szpitalu przeciwgruźliczym w Europie z bardzo dobrymi wynikami o przyspieszonym wyleczeniu i innych. Badania na około 1000 pacjentów z AIDS wykazały zmniejszenie systemów AIDS.
Wcześniejsze badania nad ptasią grypą robiliśmy zarówno na zwierzętach, jak i w laboratorium, gdzie też wykazały pozytywne wyniki. No i to, co mówiłam o sezonowej grypie.